Kobe. Ale śmieszne imię, Kobe. W kolbę można uderzyć co jedynie. Nie, teraz nie chcę żadnego. Wychodzimy stąd. Nie, nie wrócimy tutaj. Nie ma takiej opcji, Sparks. Ja tam przecież wszystko rozumiem. Ja cię bardzo lubię, szanuję, ale nie przesadzaj już. Trzeba było się trochę rozciągnąć. No, mamy 4 poziomy już zrobione na 100%. To nadal jest słabo, kurde. Mamy już godzinę i 5 minut, to by dopiero 4 poziomy żeśmy zrobili. Jaki wstyd. Wstyd i hańba. Hańba. Ale wiecie co? Tutaj myślę, że zrobimy sobie przerwę od robienia 100% w tych światach. I myślę, że czas wypadałoby zrobić backtracking, żeby już mieć to za sobą. Bo potem zapomnę o tym i będzie kogiel mogiel, więc zacznijmy może od tych gorszych poziomów, więc wróćmy do Wieczornego Jeziora, bo tam czeka na nas, kurde, fabryka fajerwerek i agent 9. Kuźwa! Czemu on? Czemu? Dobra, lecimy tutaj. Trzeba wrócić do tego poziomu zasranego zasrańca i do sekcji z agentem 9. Dobra, mamy już... Najgorzej. Spyro, pomagam dzieciakowi o imieniu Handel znaleźć jakieś papiery do rakiety ukradzione przez czarownicę. Ale nie, zawsze jestem gotów skopać tyłek, nosorogowie! Aż nie mogę słuchać tego pitolenia. Witaj, agencie 9. Za tymi drzwiami kryją się bardzo groźni ninja. Żeby się z nimi rozprawić, potrzebujesz nie lada umiejętności strzeleckich. Pamiętaj, wciśnij atak, by strzelać i używaj przewrotu w lewo lub w prawo, by robić uniki w wybraną stronę. Okej. Okay. Masz tak w banku. Masz tak w banku, gościu. Dobra, zaczynamy poziom. Kurde blaszka. Tu już jedziemy na grubej. 430 na 600. No, tutaj dwa jądra nam zabrakło, więc trzeba teraz się pozbyć ich. Ja się za was pozbędę i się skończy. Czy to tutaj było? Czy to tutaj było? Nie, to nie tutaj było. A gdzie to jest? Tu jest, widzę to nawet chyba. To jest wyżej postawione. Haha! Ale teraz będę miał spluwę. Patrzcie, jak ja was będę koksił, kurde, z wami. Hahaha! Najlepsze jest to w sumie, że ta broń też jest dostępna w oryginalnym Spyro trójce. I ona jest takim badassem totalnym, że ona tych ninja tak pokonuje, że to jest naprawdę głowa mała. Patrzcie w ogóle na to, jak ona jedzie z nimi, jak po burej. To jest najlepsze, co spotkało w ogóle ten poziom, nie? Czyli właśnie... ta spluwa. To jest najlepsze, co mogło spotkać ten poziom. Bo to tak ułatwia, kurde, przejście tego poziomu, serio. Te normalne strzały tych... te normalne strzały tej broni w ninja, to one aż takiego damage'u nie robią, jak ta broń, nie? Ona jest po prostu epicka, epicka. Dobra, kolejny ninja padł, kolejny ninja padł. Dobra, tam mamy tego, ale my jeszcze nie chcemy się leczyć. Patrzcie, to jest dobre, że ja cały czas te 100% utrzymuję, nie? Bez żadnego tutaj, kurde, sarkazmu, bez żadnej ironii. Utrzymuję 100% i kij. I kij w bomby strzelił. Ale gdzie tu jest jeszcze ten? Skrzynia z ninją? Chyba nie ma już. Ej, no czemu nie zebrałeś, kurde, ty, agent 9, co ty odpierdzielasz? Na razie idzie wszystko gita, ty już musisz mi uprzykrzać życie? Już się musisz znęcać nade mną? O, siema gościu. Ale już nie ma nikogo chyba. A tu jeszcze są. Nie ma tak łatwo.
Dobra, uciekamy przed nimi. Na razie. Oj, jak pierwszy raz grałem w Spyro, to ja przeklinałem ten poziom. Oj, i to bardzo przeklinałem ten poziom. Szczerze powiedziawszy. Nie lubiłem go za cholerę. Ale może Reignited Trilogy spowoduje, że trochę bardziej polubię ten poziom. Nie wiem. Wiem tylko, że oni mi nic zrobić nie mogą obecnie. Bo jestem aż taki dobry. Dobra, i już mamy jedno jajko. Patrycja! O nie, teraz handla zawiązał. O nie, tak się bawić nie będziemy. 60 żyć zaraz będziemy mieć swoją drogą. Dobra, lecimy teraz na pełnej. Szybko, szybko, szybko. Bez zbędnego przedłużania. Oczywiście co jakiś czas będziemy niszczyć te, bo klejnoty, because of klejnot. Ale no, tak to trzeba, kurde, pocisnąć towarzystwo, bo się źle skończy. O, i wróciliśmy do mojej brzydkiej broni. Fajnie, pięknie. A tak ładnie ich tutaj łoiłem. Łoję ich po dupach. Pyk, 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 pyk. Nie ma tak dobrze, kurde. Zaraz was tutaj dojadę jeszcze. I co? Mówiłem, że was dojadę? Dobra, wy tam sklejcie dupska. Lecimy do przodu. W sumie po tym poziomie. Ale to bolało, ale to bolało, ale to bolało. Bolało. Spały się nie robi. Spały się nie bije. Wypały dech obbite. Kurde. Gdzie jest ten? O, jest, 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 jest. Ratuj mnie, dzięki. A już mnie nie uratujesz, dalej. Nie i chuj. I nie uratuje cię. I co? 85, fajnie. No i patrzcie, jak kurde żeśmy odratowali situation. Tu jesteśmy blisko końca, więc run forest, run. Póki jest czas. Póki na to czas. Wszyscy razem sobie śpiewamy. Dobra. 50 życia mamy. Tu nic nie ma, w ogóle nam brakuje. 585, czyli jesteśmy blisko końca. O, tutaj już jest końcówka. Jak nic. Tak jest. Czyli może nam zabraknąć. W najgorszym lub najlepszym wypadku okaże się, że będziemy mieli wszystko. I wtedy będziemy mogli spokojnie wyjść z tego poziomu i już do niego nigdy nie wracać. Chyba, że będę kiedyś grał znowu w Spyro 3. To wtedy wiadomo, że wrócę, ale tak to... No nie do końca bym powiedział. Nie do końca bym rzekł. Dziękuję, że mnie uratowałeś. Lepiej zaopiekuj się tym jajem na wypadek, gdyby nosorogi znów zaatakowały. Donovan. Fajne imię nawet. Donovan. Śmieszne. No i dobra, 125, spoko. No to kurde. A brakuje nam jeszcze 5 tych. Gdzie ja zgubiłem? Gdzie jest, kurde? Gdzie to, co to ma znaczyć? Gdzie jest, kurde? Klejnocik razy 5.
Halo, co to ma znaczyć? Czemu tak się dzieje? Czy ja pozwoliłem na taki scenariusz? No, nie do końca. Nie, no coś tu ewidentnie mi śmierdzi, kurde. I nie puściłem bąka ani nic, ale kurde, gdzieś zgubiłem piątkę. Gdzie jest ta piątka? Gdzie jest klejnot razy 5? Się pytam się. Tu nic nie ma. Sześćdziesiąt żyć. To jest dopiero, kurde, szok. Wygląda na to, że w tej sekwencji mamy wszystko już zebrane. No nie, ja nie widzę tutaj żadnego klejnocika. Tak to wygląda. No nie ma tu nic. Okej, no to idziemy stąd. Elo. Coś u góry chyba jest. Coś u góry zostawiłem. Tam? I gdzie to zostawiłem? Tam mi pokazujesz. Tam? A, tutaj! O to chodziło! No dobra, to wychodzimy. Poziom zrobiony na 100%. Dziękuję, dobranoc. To tu już możemy sobie stąd iść, to teraz wróćmy do pierwszego świata, do Molten Crater. Lub ten, stopiony krater, bo tam jeszcze mieliśmy, że tak powiem, sekwencję Sergeant Birda, albo sierżanta Lota. I potem wróćmy do drugiego świata, bo tam będzie Bentley. I będzie można już wtedy lecieć dalej z czwartym światem. To myślę, że to jest dobry pomysł. Dobra, obecnie mamy 84% gry, tak więc myślę, że to jest też dobry wynik w miarę. Gdzie to było? Wiosenna jutrzenka. No, to lecimy teraz tam. Przynajmniej już taki mały zapas będzie tutaj nagrany w sumie. Jakby nie patrzeć. No trochę już poziomu żeśmy zrobili, to już będzie tak siódmy poziom albo szósty. A my za półtorej godziny mamy 125 jajek, czyli potrzebujemy jeszcze drugie tyle. Znaczy to jakie drugie tyle? 25. Stopiony krater, stopiony, dobra, tutaj był. Lecimy. No i dobra, jesteśmy z powrotem i teraz czas na Sergeant Birda. O, ale fajnie, już jesteśmy w jego sekcji. Bez żadnego wprowadzenia, ani nic. Nice. Mimo, że ja tutaj w ogóle nie przychodziłem w tej serii, więc... No ciekawy, nie powiem. Bawi się schowanego z przyjaciółmi. Jeśli nie odkryję, gdzie pochowali głowy, nie przyjmą mnie do klubu Tiki. Pomóż mi ich poskładać, a zrobię z ciebie honorowego członka. No to jednego już nam się udało złożyć członka, więc pozostaje nam tylko 4 do złożenia. Ogólnie do tego poziomu da się łatwo dostać w oryginale. Mianowicie można wykonać glitch, który spowoduje, że skoczycie właśnie na ten taki daszek tej klatki z Sergeant Birdem. I będziecie mogli już zacząć jego sekcję, nawet nie ratując jego w oryginale, w sensie w wersji na PS1. Oczywiście w Reignited no musieli to spaczować, bo gdyby to zostawili, to wiadomo, że ludzie by zaczęli to wykorzystywać, plus no nie miałoby to już po prostu sensu takiego, a tak to wiecie, muszą się jakiś zasad trzymać. Te fajne glitche to oni kurde się pozbywają. Tak, myślę, że raczej każdy się domyślił, że to jest fake ściana. Żeśmy Lunę uratowali, to jest ta Luna ten z niedźwiedzia w dużym niebieskim domu. Więc czas, już czas za...
Coś, co tam było? Być czas na sen. A luna, miś i niebieski dom razem znów z nami spotkają się. Czas na sen. Czas na sen. Jezus Maria, ale głupowka mnie bierze. ...369, jeszcze jedno jajko nam brakuje. Więc szukamy! Szukamy! Bo ten, kto szuka, to znajdzie, a ten, kto nie szuka, to nie znajdzie. Proste. Kurde! Nie trafiaj we mnie! Ała! Bolało. Nikt się ze mną nie liczy, mnie to boli. Ała! O, i to jest fajne, to jest fajne, to mi się podoba. Gdzie ja klejnot zostawiłem? Co, tu już nie ma klejnotu? To oznacza, że ten, że cztery klejnoty zostały tam, gdzieś. To nieźle. Dobra, gdzie jest ta głowa ostatnia? Główko moja, moja głowo, głowo moja, gdzie jesteś? Tu nie ma cię, więc lecimy dalej. Ostatnia głowa nam została. Dawajcie, dawajcie. Kurde, bolało. Co głupie głupki. Patrzcie, jak żeśmy odfrunęli. Tu brakuje nam główki. Przyjmij to jajo na znak honorowego członkostwa w klubie. Dobrze, Ryan. Dziękuję, jestem w klubie Tiki. Marzyłem o tym. Tego jeszcze nie było. Mam nadzieję, że to nie jest zły znak. No nie było, nie było. Żeby pigwin należał do klubu Tiki, no tego nie było. Tego jeszcze nie grali. To gdzieś tutaj zostawiłem? Kurde. Możliwe. Aha, widzicie? Czegoś nie zebrałem. Już nawet wiem czego. Tutaj są przecież. A to wszystko. A, coś jeszcze. O, teraz mamy 100%. No to wychodzimy stąd. Ile mamy? 85%. Kurde, ale wyniki normalnie. Rikitiki i wyniki. No i dobrze, moi kochani, moi drodzy. Opuszczamy już wiosenną jutrzenkę. Tu już mamy zrobione pełne 100%, tutaj tak samo. Tak więc świat wieczornego jeziora oraz świat wiosennej jutrzenki już mamy opuszczony. Tak więc teraz wracamy do świat ogrodów południa, ponieważ tam nam został ostatni poziom. I teraz będziemy mogli robić wszystko na 100%. Tak więc lecimy na ogrody południa. No i jesteśmy w świecie ogrodów południa. Więc teraz trzeba iść na bambusowy taras, bo tam nam brakuje. No dobra, no to jesteśmy teraz sobie tutaj, fajnie, elegancko. Tu koniec poziomu był. I teraz będzie, kurde, poziom z naszym ulubieńcem Bentleyem. Kto za nim tęsknił? Ja, panie profesorze, ja. No to bardzo dobrze. W sumie to wziąłbym sobie tamte żyćka, jeżeli gdzieś one będą tutaj. A pamiętam, że były gdzieś. Ale to chyba jeszcze nie tutaj, one były dalej.
Zawziąłbym, kurde, te 3 żyćka lub 4. Zawsze to jest dodatkowe więcej niż mniej, a lepiej więcej niż mniej. A, nie ma już ich. O, ale gra mnie wykiwała. To już nie będzie życiek. Szkoda. A my sobie je pozbierał jeszcze. Okej, dobra, no to musimy iść do przodu w taki oto sposób. Wiecie, co ja teraz powiem? Wiecie, co ja teraz powiem? Stoimy sobie przed tym portalem i teraz, uwaga, wchodzi lektor. Wchodzi lektor. Jestem Pomidor Pomidorski. Jeszcze dzisiaj w czwórce. Yeti. Terroryzujący starych dziadów, którzy okradają małe smoki, zabierają jajka oraz klejnoty. Jeszcze dzisiaj w czwórce o godzinie 19:00. Dobra, wchodzimy. Wspaniały dzień na krótki spacer. Właśnie się wybierałem na szczyt mojego ulubionego wzgórza. Okej, dobra, spoko, Bentley. Wierzę ci na słowo. Hej, wydawało mi się, że widziałem nosorogi biegnące z jajem na wzgórze. O, teraz będziemy musieli tego Bartolomello, kurde, chronić. Fajne w ogóle w poziomach Bentley'ego jest to, że one są przede wszystkim krótkie. Nie są długie, są krótkie i przede wszystkim małe, krótkie i fajne. Takie, kurde, idealne poziomy jak na kolejnego bohatera. A jeżeli chodzi o pozostałych, no to mówię, Sergeant Bert ma też w miarę spoko poziomy, Sheila to też ma w miarę krótkie, a Agent 9 to ja pierdzielę, no kurde! Czemu? Czemu w ogóle myśleli nad Agentem 9? Swoją drogą, Agent 9, nie wiem czy wiecie, ale miał mieć na PS2 odrobinę więcej atencji, bo Insomniac jeszcze planowało wydać osobny tytuł z Agentem 9. Oczywiście, że tak. Planowali takie coś zrobić. No ale na to wygląda, że Spyro 3 nie przyjął się wtedy zbyt dobrze. Co skutkowało właśnie tym, że solowy tytuł Agenta 9 nie pojawił się oficjalnie. Peszek. Cóż ja mogę powiedzieć? Peszek. Idziemy teraz do góry. Patrzcie, jak te rajnoki, kurde, jakie one są waleczne do tej walki. Normalnie, gościu, chcą walczyć ze wszystkimi. Szkoda tylko, że takie cwaniaki z nich są tylko przy kolegach. Przy kolegach każdy to cwaniak jest. Tyle mam do powiedzenia. A, tędy nie wejdę, bo czemu nie? Myślałem, że tak fajnie wskoczę. Dobra, czyli mamy coś takiego teraz. Jest Jon. Nadworny błazen. Ze swoimi kolegami. Jak mi przykro z waszego powodu. Hehe, nie. No nie żeby coś, ale nie jest mi przykro z waszego powodu, bo wy jesteście bandą smutasów. Czereśniaki jedne. O, 62 życia mam. O, to ja chyba jakieś gratisowe dostałem jeszcze. Wow, no nie, to jest to samo, co w oryginale mi się zdarzyło, czyli spadłem w taki beznadziejny sposób. I całą drogę teraz do góry. Jak ja to kocham, jak ja to, kurde, uwielbiam. Kurde, zginąłem od Rajnoka, najgorzej, a to był koniec poziomu. I nie wiem, gdzie te klejnoty zostawiłem. Dobra, teraz pytanie, gdzie ja zostawiłem ten klejnot. Ten klejnut. Gdzie ten klejnut? Tam u góry gdzieś, niby. Pewnie ten, Rajnok.
znając życie. O Jezu, nie! O Jezu, o! Ale w sumie nawet dobrze, że spadłem. Bo to będę mógł sobie uzdrowić tego, Sparksa, więc tyle dobrze. Tu w sumie nawet dobrze, że spadłem. Po raz pierwszy się zgodzę z decyzją gry. Ale kurde, monotonnie mi idzie ten Spyro trójka, kurczę. W sensie mimo tego, że mam dużo energii, to kurde, no wolniutko idzie i to troszeczkę niefajne jest. Wow, o, Jezus Maria. Dobra, spadamy w dół. Trzeba sobie uzdrowić znowu Sparksa. Znaczy, żeby się pojawił raczej. Dobra, tu mamy kamienie. Kamionki. Dobrze. No teraz nie do końca bym powiedział, że dobrze, ale można i tak zrobić. O! Dawaj, zaatakuj. I myk. Padłeś. Teraz ty. Zaatakuj. No. I wszystko. Brubik. I w taki oto sposób, proszę państwa, zrobiliśmy 100% również i w trzecim świecie, tak więc możemy sobie stąd spaść w dół i lecieć do exitu. Nic tutaj po nas już. Oj, 61 żyć. Nawet żeśmy Sparksa odratowali. Opuść poziom. Tak jest, kapitanie.